witam bardzo serdecznie, z tej strony Eno, zapraszam was do kolejnego odcinka z serii My Summer Car. To jest nasze wspaniałe, piękne autko, które jeszcze wygląda na razie strasznie. W tym odcinku będziemy je malować i oczywiście będziemy próbować podjąć jakąś pracę. Oczywiście, jeśli się to nam uda. Dobra, teraz musimy założyć maskę. Jeśli chodzi o założenie maski, to musimy oczywiście odkręcić filtr, żeby nie było żadnego problemu z założeniem tej maski. To jest wskazane, bo jeśli nie zrobimy tego, to będzie nam po prostu się psuło. Maska będzie odskakiwać i może być trochę problem. Dobra, więc tak. Będzie chyba szóstką ten filtr zakręcony i chyba szóstką też skręcamy od razu maskę. Ten filtr jest zakręcony oczywiście na dwie śruby. Sobie go ładnie zdejmiemy. I teraz będziemy maskę pakować na miejsce. Oby się to nam ładnie udało. O! Byłoby. Jest. Dobra. Teraz nie wiem, na ile śrub jest ta maska, ale łatwo jest podejść do tego miejsca. Albo na jedną, albo na dwie śruby właśnie. Właśnie tu nie mam pewności. O! Na dwie jednak. Dobra. Na dwie po jednej i dwie po drugiej, czyli cztery śruby. Z tej strony jest trochę łatwiej podejść, bo... Chociaż może też nie koniecznie. O, mamy. I tutaj mamy jeszcze jedną. I teraz sobie zakręcimy filterek. No, otwieraj się, kolego. Tutaj podnosimy zalinkę. Gdzieś tutaj nam się taka łapka pojawi i możemy sobie zamontować ładnie filterek. Myślę, już taki większy problem raczej nie powinien być. Dobra. Dobra, może pomalujemy jakieś felgi. No jaki tu kolor? Znaczy, te felgi to i tak super nie są. Czarne? Zobaczymy na czarno, jak to wygląda. Nie. Telefonik dzwoni. Dobra, niech na razie dzwoni, bo teraz włączyłem. Bo z tego, co się dowiedziałem, to jeśli będziemy naprawiać samochód, musimy mieć telefon włączony, bo będzie do nas dzwonił mechanik. Może to nawet nie mechanik, tylko zwykły taki blacharz, który nam naprawi te nasze szkody, jak wstawimy samochód. Żeby pomalować felgi, to oczywiście musimy mieć te dekielki zdjęte. Jeśli nie będą zdjęte, to oczywiście może być potem problem z pomalowaniem tego. Weźmiemy sobie od razu niebieski. Chociaż na razie odrzuć to. Dobra. Może jak nam się uda, to podejmiemy pracę jakąś. To znaczy, tutaj nie są jakieś tam super ekstra prace, tylko po prostu wywożenie drewna, jeżdżenie szambiarką i tak. I ogólnie wywożenie szamba ludziom. Na razie to jedyne rozsądne prace tutaj. No, już nasze autko nabiera lepszego trochę wyglądu, z czego jestem bardzo zadowolony. O, jak widzicie, tutaj jest troszeczkę wyklepane kiepsko. Ale myślę, że to sobie ogarniemy. Trochę.
otwieraniem tego bagażnika to są naprawdę cyrki. Zaraz zamkniemy. A nie, to jest zamknięte, dobra. To też sobie weźmiemy do bagażnika, lepiej sobie z tym śmigać. Dobra, może wsiądziemy sobie, odpalimy, zobaczymy, czy chociaż jeszcze działa na... O! Zaparkował do garażu. Tylko, że oczywiście ku naszemu zdziwieniu zamknęły się drzwi od garażu, ale to już mały problem. Dobra, mniejsza o to, mniejsza lub większa nawet. Idziemy, odbierzemy telefon i pójdziemy sobie... Tak, tak, no super. Tak, tak, raczej na pewno. Dobra. Skoczymy sobie... Trochę ten dolewanie paliwa. Wlew to kiepsko wygląda. Dobra, tutaj możemy podjąć w sumie nawet dwie prace w tym miejscu. Oczywiście musimy do tych miejsc dojechać. Ale myślę, że tę samą jazdę, dojechanie tam do tych miejsc, to sobie zrobimy na przewijaniu. Także jak na razie pokażę wam pierwszą pracę, jeśli chodzi o na przykład dostarczanie drewna ludziom. Chociaż nie wiem, czy z tym drewnem to nie byłby trochę problem, bo tam zależy od w jaką porę się przyjedzie. Czyli pierwszą pracę możemy tutaj sobie ogarnąć. Bierzemy siekierkę i sobie rąbiemy drewno i ładujemy na tą przyczepkę. Tylko oczywiście musimy sobie traktorka odpalić, podjechać tą naczepką. Dobra. To jest low, tak? Low, dobra. Tutaj sobie puszczamy. Zaraz jeszcze podniesiemy sobie hydraulikę. To jest nam w sumie niepotrzebne trochę. Chociaż może trochę niżej damy. O, tak o niej będzie. Dobra. Sobie podczepimy tą przyczepkę, podjedziemy sobie. Dobra, mamy przyczepkę ładnie podczepioną. Teraz sobie z tą przyczepką podjedziemy do tego. Drewno. Żeby łatwiej było nam po prostu ładować to. Dobra, może trochę za blisko podjechałem. Dobra. No i to więc tak to działa. Otwieramy sobie tą klapę, bierzemy oczywiście siekierę, podnosimy prawy przycisk myszki, hop, bierzemy następne, hop, hop i
tak to właśnie wygląda. To jest nasza właśnie taka, można by powiedzieć, pierwsza praca. I odkładamy oczywiście siekierę, żeby można było to wrzucić. Jak widzimy, się nasza przyczepka powoli napełnia. Najlepiej pojechać oczywiście do klienta z napełnioną już w pełni przyczepką. Tutaj mamy oczywiście spirytusik, ale nie będziemy jego używać, bo po tym spirytusiku to nam się bardzo w głowie zakręci, także może być trochę nieciekawie. A jeszcze tutaj policja gania, także nie będziemy ryzykować tak naprawdę. Dobra. I wszystkie drewienka się ładnie łupią. Trochę trzeba na tym czasu poświęcić, ale myślę, że w kolejnym odcinku to już, chociaż może nawet w tym, bo tak jak mówiłem, zrobimy na przewijaniu, tylko mówię, tutaj jest ładowanie tego drewna troszeczkę takie pracochłonne. Ale tak jak mówiłem, tutaj trzeba te drewno ładnie sobie tutaj załadować. Myślę, że w następnym odcinku się wybierzemy tym. A teraz może po prostu się wybierzemy szambiarką. Ja trochę naładuję tego drewna. Chociaż nie wiem, czy jest warto teraz się wybierać, dlatego że już trochę późno się robi. Także chyba nabierzemy całą przyczepkę tego drewna. Z tego co wiem, to najlepiej rano tam dojechać, bo wtedy domownicy tam są. To znaczy domownicy, tam jeden z piwskiem zawsze będzie czekał na nas, nie? Chociaż może jak zrobił jakieś aktualizacje, to kto wie, może nie tylko jeden ten będzie. Bierz tą siekierkę. Łupaj, co już siły nie masz, kolego. Może po prostu trochę za blisko ta przyczepka stoi. Ale w sumie dobrze, że tak blisko stoi, dlatego że nie musimy biegać, latać, ogólnie ładować to. Tylko tak po prostu kawałek, na przykład podjeżdżamy bliżej właśnie i ten, już możemy sobie w sumie szybko, ładnie ładować każdy element tego drewna. Łupaj, łupaj, szybciutko. Nie chcę mu się chyba ładować, to znaczy ładować, bo drewna rozwalać. O, już od razu, w sumie jak taki właśnie taki dźwięk słychać, to on od razu tak jakby ładuje to. Nie wiem, czy nie z tej strony lepiej stać, bo wtedy ładnie łupię. Chociaż też niekoniecznie. To jest uparte. Musimy to powalić stąd, bo nie spadną nam inne kłody. Ej no, dobra. Wyrzuć tą siekierę. Pijaczku. Trochę tutaj narobiliśmy bałaganu, ale nie szkodzi, zaraz to ładnie pozbieramy. Tak jak widzicie, szybko idzie. Prawym oczywiście odrzucamy i on tak ładnie sobie się zamachnie i ładnie rzuci, dorzuci.
myślę. Jeszcze oczywiście będziemy musieli wrócić do domu się napić, coś zjeść i ten. Ale no nie wiem, zaraz zobaczymy, może najwyżej podjedziemy pod dom sobie tym traktorkiem. I jak podjedziemy pod dom, weźmiemy, załadujemy sobie trochę jedzenia, trochę coś do picia. Oj, co on zrobił? Przerzucił. No jeszcze trochę nam zostało, bo... Myślę, że może będzie już... Znaczy... Tutaj taki niedobry jesteś, kolego. Co, tego już nie podniesiesz? Chyba, że to całe jest. Aha! No właśnie. Już jak nie podniesie, to znaczy, że jeszcze trzeba to rozłupać. Ale nie szkodzi, nic nie szkodzi. Jak już widzimy, że się to nie zwiększa tutaj, jak rzucimy, to zauważcie, się zwiększa taki objętość tego. Mniejsza lub większa o to. Szybko, ładnie sobie załadujemy. Podjedziemy do domu, sobie tam się przyśpimy. I myślę, że chyba w następnym odcinku, już raczej na pewno nie w tym, chociaż no nie wiem. Czemu z tego drewna nie może wziąć? Przecież ja już ciełem to. Co z... Murzyn. Nie chce mu się pracować, czy co? Dobra, tam jeszcze mamy tutaj sobie, no, bałaganiliśmy dookoła w sumie. Jeszcze się w sumie zwiększa powoli. O, tam nawet drewno leży, halo! No to srogo. Srogo, daleko rzucił. Dobra, jeszcze się w sumie zwiększa, także jeszcze możemy sobie... Może wstań tak na stojąco? Też nie. Pod tym kątem? No i dobra, nie wiem gdzie to drewno jest, spoko. Świetnie. Już myślę, zaraz będzie koniec ogólnie nabierania tego drewna, bo już jak widzimy, przyczepa jest prawie naładowana. Dobra, sobie w sumie ucniemy tak na fulla. Było, żeby już była pełna. Chociaż chyba już jest pełna. Nie, jeszcze nie. Jeszcze nie. Już ostatnie. No kurczę, no.
Ileż tego drewna będziemy ładować. Ale dobrze, bo... Dobrze, bo w sumie dużo pieniążków za to jest. O, już chyba... Tak, już jest idealnie super załadowane do pełna. Także wyjeżdżamy stąd, to sobie hopsaj tam. Wsiadamy do traktora, na dach i jedziemy. Na dachu. Skakuj. Skakuj, skakuj, grubasie. Dobra. Ku naszemu zdziwieniu nasz piękny, wspaniały traktor odpala za pierwszym. Puszczamy ręczny, dajemy jedyneczkę i ruszamy. Jedziemy na razie pod dom, musimy się trochę napić, coś zjeść. Musimy dwójkę. Jeśli widzicie, tutaj po prawej stronie jest odnośnie biegów, tam jest dwójka wrzucona i pisze low. Low, czyli taki jakby taki słabszy bieg, taki bardziej offroadowy. Że jeśli na przykład jedziemy pod górkę czy coś, to lepiej mieć ustawione low niż na przykład hick. Hick to po prostu już na takie dalsze trasy, bo wtedy lepsze prędkości rozwija. No i wrzucimy jedyneczkę i on ładnie sobie tutaj nam podjedzie, bo teraz mamy trochę w sumie taki większy nawet ciężar. Także mamy ogólnie z tym problem. Dobra, tutaj ładnie sobie postaramy się trochę obrócić. Wrócimy do domu, sobie się napijemy. Zaciągniemy ręczny, zgasimy nasz traktor. Idziemy sobie, się napijemy. Może jeszcze jedno. No i dobra, niech to tak zostanie. Pusy. Ale dobra, trzeba będzie i tak iść chyba jednak pod kran sobie trochę się napić. Zaraz zobaczymy tam, czego nam tak naprawdę jeszcze tutaj brakuje. Nie wiem, w tym odcinku nie będziemy nigdzie się tam jeszcze wybierać. Na razie mamy te drewno ładnie załadowane, także w kolejnych odcinkach już się ładnie wybierzemy i będziemy zarabiać powoli pieniądze. Także już wiecie mniej więcej, jeśli chodzi o drewno, w którym miejscu to. Dobra, niech zejdzie z nas ten brud. Pójdziemy sobie coś zjemy i może podjedziemy tutaj od razu sobie tą szambiarką jeszcze tak na szybko. W sumie nawet teraz możemy sobie się wybrać, podjedziemy szambiarką. Zrobimy tak, te piwko tutaj co mamy, to sobie załadujemy na ten traktor. Hopsaj. Żeby było na drogę. Weźmiemy kiełbaskę. Na drogę. To już na następny odcinek. Oczywiście dzwoni nam znów telefon. Dobra, na razie do widzenia z dzwonieniem. Weźmiemy jeszcze jedną kiełbaskę na podwórko, bo jeszcze postaram się podjechać szybko tą szambiarką tutaj pod dom. Też sobie ją załadujemy, bo w następnym odcinku już zaczniemy
Oczywiście odcinek, jeśli chodzi o pracę, to już będzie odcinek, będziemy zarabiać pieniążki, ale szambiarką. Szambiarką, bo najłatwiej i najszybciej można szambiarką ładnie zarobić sobie. I mam nadzieję, nie będzie żadnego problemu. Trochę ta szambiarka długo odpala, ale też sobie to... Dobra, odpaliło. Zamykamy drzwi, hopsaj. Jedyneczka. Jeszcze sobie opuścimy koła. Tylnie. Żeby były z tyłu dwie osi opuszczone. I tak samo chodzi z tą ciężarówką, że też tutaj jest low. Po prawej stronie ten. Biegów, na przykład jak wrzucimy od razu kick, od razu tak jakby zwiększa obroty nasz silnik i lepiej nawet zaczyna w sumie pracować. Także w następnym odcinku na pewno zaczniemy już od pracy. W sumie mogłem tamten karnister zabrać z tamtego garażu, bo będzie nam w sumie potrzebny. Będzie nam w sumie potrzebny, bo od razu jak będziemy tam jechać, zarobimy trochę pieniążków, to sobie zatankujemy ten karnister. Otwieraj to! Dobra. Nie chcesz współpracować, to ja nie będę z tobą współpracować w takim razie. Dobra. I jeszcze oczywiście sobie weźmiemy na drogę skrzyneczkę piwa. Żeby było co pić. Zaraz tutaj weźmiemy z naszej spiżarni. I już w następnym odcinku będziemy tutaj sobie działać z tym wszystkim. No dobra, także będziemy chyba kończyć ten odcinek. To jest nasze autko, to jest nasze... Co jest z tymi drzwiami? Aha. No dobra. Więc tak wygląda nasze autko, tak wyglądają nasze pojazdy. Jeśli chodzi o pracę, tu jest traktor, tam jest szambiarka, także... Dziękuję bardzo za uwagę, zapraszam na kolejne odcinki. W kolejnych odcinkach będziemy już... zarabiać pieniążki. Postaramy się zarabiać pieniążki. Zobaczymy, jak się to nam uda. Także pozdrawiam serdecznie i cześć, na razie, hej.